ponieważ masowe mordy i obozy koncentracyjne oparte były na tej ideologii. Praca czyni wolnym, obóz nazistowski. Praca jest zaszczytem, obóz sowiecki. Zwalczając ideologię, która leżała u ich podstaw, walczono by również z reżimem sowieckim. Mołotow doskonale o tym wiedział. W końcu to on nadzorował eksterminację 7 milionów Ukraińców. Himmler kierował eksterminacją Żydów. Obaj zgadzali się, że dla wspólnego dobra pewne grupy trzeba po prostu zabić. Winston Churchill otwarcie mówił, że nazizm i komunizm mają wiele wspólnego. Uważał nazizm za formę komunistycznego despotyzmu. Ten nienawistny, komunistyczny despotyzm, jak go nazwał w 1940 roku, w końcu wygrał z pomocą aliantów. Sześćdziesiąta rocznica wielkiego zwycięstwa. Historyczna parada. Prawie tak samo ważna jak pierwsza parada zwycięstwa w czasie II wojny światowej, razem z nazistami. Die kommandierenden Generale der deutschen und sowjetrussischen Truppen nahmen gemeinsam den Vorbeimarsch ihrer Formationen ab. Sowieci nie chwalili się, że maszerowali pod nazistowską flagą. Oficjalnie Moskwa kreowała się na największego wroga faszyzmu. Wielu ludzi w to uwierzyło. Wielu Żydów uciekło do ZSRR, szukając schronienia przed Hitlerem. Nagle Stalin zrobił coś niewyobrażalnego. Kazał wyłapać Żydów i oddać ich w ręce gestapo, w dowód przyjaźni. Sowietów i SS. Przyjrzyjcie się jeszcze raz. Radziecki oficer wita kolegów z SS hitlerowskim pozdrowieniem. Nazistowska formacja SS i stalinowska służba bezpieczeństwa NKWD ściśle ze sobą współpracowały. Dokumenty archiwalne obrazują skalę tej współpracy. Niekończące się listy niemieckich komunistów i Żydów, których Sowieci oddali w ręce nazistów. Grudzień 1937. Kwiecień, maj i listopad 1938. Większość zginęła w obozach koncentracyjnych. Przyjaźń SS z NKWD nie ograniczała się do ekstradycji wrogów. NKWD szkoliło gestapowców. Sowiecka machina terroru działała od 20 lat, zanim pojawili się naziści. Delegacja gestapo i SS przyjeżdżała do Związku Radzieckiego uczyć się, jak budować obozy koncentracyjne. Z kolei oficerowie radzieccy pojechali do okupowanego Krakowa na spotkanie z SS. Głównym punktem programu była kwestia żydowska. Radzieccy oficerowie osobiście kierowali deportacją Żydów wspólnie z Brigadefiurerem SS Otto Wächterem, jednym z pomysłodawców Holokaustu. Założył w Krakowie żydowskie getto,
a następnie wysłał jego mieszkańców do komór gazowych. Rosja już nie zaprzecza, że Związek Radziecki współpracował z nazistami. Jednak nadal nie przyznaje, że współpraca była oparta na pisemnym porozumieniu. Na niemiecką muzykę, tak? Dokument w języku niemieckim. Podpis Berii. To na niemiecką muzykę, tak? Wolmacht, czy to tam? A, совершенно секрет. Tłumaczenie Reichsführer SS. Szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Berlin, 3 listopada 1938 roku. Niniejszym upoważniam Standartenführera SS Müllera do podpisania w Moskwie porozumienia w sprawie koordynacji działań między NKWD i Głównym Urzędem Bezpieczeństwa w Berlinie. Mamy wielką nadzieję, podkreślone, na umocnienie pokoju i bezpieczeństwa w obydwu krajach. Podpisano Gruppenführer SS Heydrich. Tu jest podpis Mamulowa. Mamulow, tak? Mamulow, to same. Dołączyć do głównego dokumentu Ławrentii Beria. Podpis liczny. Ten dokument, wykradziony przez pracownika prezydenckiego archiwum w Moskwie, pokazała rosyjska telewizja. Później taśma z materiałem filmowym zniknęła z telewizyjnego archiwum. Ty chodzi o pocztę, co wnętrz? Ja сейчас. Нам показать. Ну, давай обсуждать, потому что одна страна должна знать, потому что это геноцид. 20 миллионов жизней отдали за то, и мой дед вступил в войну. В противовестие до Кремля byli radzieccy urzędnicy, którzy mieli dostęp do archiwum Komitetu Centralnego, dzisiaj prezydenckiego, potwierdzają istnienie tego dokumentu. Władimir Karpow, były pułkownik wywiadu wojskowego, dwukrotny bohater Związku Radzieckiego, członek Komitetu Centralnego Partii. Zbiera się politbiuro i szefowie partii z całego kraju. Władimir Karpow mówi, że nawarstwiło się wiele problemów i trzeba zmienić sposób rządzenia. Rozmawialiśmy z panem Karpowem w jego moskiewskim mieszkaniu przy prospekcie Kutuzowa 26, w budynku, w którym mieszkali szef KGB Andropow i przywódca ZSRR Leonid Breżniew. Powiedziałem, że KGB, wtedy NKWD, podpisało z gestapo tajne porozumienie o współpracy. Oskarżono mnie o kłamstwo. Przecież internacjonaliści nie mogli podpisać takiego dokumentu. Zdumiewająca sprzeczność. Z jednej strony przyznaje się, że reżim Stalina był zbrodniczy, a z drugiej robi się wyjątek dla polityki zagranicznej. Jeśli reżim był zbrodniczy, to we wszystkich wymiarach, również w polityce zagranicznej, powinni to przyznać raz na zawsze. Moskwa nie chce przyznać, że reżim sowiecki był systemem zbrodniczym. Dokumenty, które to potwierdzają, określa jako fałszywki. Na przykład tajny protokół, w którym podzielono Europę. Co ciekawe, stanowisko Rosji w tej sprawie popiera pewien zachodni historyk David Irving. Ten sam, który zaprzecza, że wydarzył się Holokaust. Dlaczego podważa autentyczność protokołu? Można się tylko domyślać. Oto cytat. NKWD przedłoży rządowi ZSRR projekt programu, który ograniczy udział Żydów w ciałach rządowych oraz zabroni Żydom lub ich potomkom z rodzin mieszanych działalności na polu kultury i edukacji. Podpisał szef Służby Bezpieczeństwa i Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Beria oraz szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Niemiec, Standartenführer SS Müller. Podpis i pieczęć. Szokujące. Jeszcze bardziej szokuje fakt, że dzisiejsze władze Rosji usprawiedliwiają postępowanie Stalina. Były minister obrony Rosji Igor Radionow. To była prawdziwa wojna. Wojna z żydowskim faszyzmem wewnątrz kraju.
Radionow jest jednym z wielu Rosjan, którzy uważają, że pomaganie Hitlerowi w walce z Żydami w latach 30. było szlachetną walką z żydowskim faszyzmem. W 1939 roku Stalin zwolnił długoletniego ministra spraw zagranicznych Litwinowa. Litwinow był Żydem, więc nie mógł podpisywać porozumień z Niemcami. Po wyrzuceniu Litwinowa siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych otoczyły oddziały NKWD i czołgi. Stalin wydał rozkaz posprzątać synagogę. To nie było zbyt miłe. Takie rzeczy mówił Hitler. Stalin również miał uprzedzenia. Przebywający na wygnaniu Lew Trocki ostrzegał świat, że Stalin jest antysemitą i prowadzi tajne rozmowy z Hitlerem. Stalinowska policja GPU zniżyła się do poziomu nazistowskiego gestapo. Działalność Trockiego zagrażała Kremlowi. Wiedział, że każde jego wystąpienie może być ostatnie i że Stalin na niego poluje. Ale w najgorszych koszmarach nie śniło mu się, jak straszna czeka go śmierć. Stalin wysłał do Meksyku tajnego agenta, który wdarł się do domu Trockiego i ugodził go w głowę czekanem. Trocki walczył o życie 2 dni. Umarł w ogromnych cierpieniach. W czasach Stalina z krytykami Kremla nie dyskutowało się, tylko ich zabijano. Związek Radziecki, tak jak nazistowskie Niemcy, był z natury systemem zbrodniczym. Żeby zostać członkiem stalinowskiego politbiura, trzeba było zabijać. Tak zdobywało się zaufanie, zupełnie jak w mafii. Stalin rzadko sam podpisywał masowe wyroki śmierci. Członkowie politbiura podpisywali je razem z nim. Nawet ci, którzy później potępili Stalina, byli odpowiedzialni za zbrodnie tak samo jak on. Towarzyszy łączyła zbrodnia. Nie mieli wyjścia. Musieli popełniać kolejne. W marcu 1940 roku w lesie pod Katyniem wykopano 8 ogromnych dołów. W ciężarówkach przywieziono ludzi, rezerwistów Wojska Polskiego, lekarzy, inżynierów, nauczycieli. To, co nastąpiło, miało się odbyć w tajemnicy. Ale hałas silników zwrócił uwagę leśniczego. He was locked in. Zamknęli go na 25 lat pod fałszywym nazwiskiem. Kompletnie odizolowali od świata. Nie wiem, dlaczego go nie zabili.